Domagamy się szybkiego naprawienia sytuacji na granicy w Tyraspolu. Osoby, które uciekają przed prześladowaniem, przed torturami czy nawet śmiercią, są zawracane przez Straż Graniczną z powrotem do Brześcia. Szukają w Polsce azylu, jednak nie mogą tego zrobić, ponieważ są zatrzymywani na granicy. Te laleczki zostały uszyte przez uchodźczynie, które czekają z nadzieją na szansę dostania azylu w Polsce. Brześciu, szyty przez kobiety, przez matki, wraz ze swoimi dziećmi. Każda lalka to jest historia. Kobiety stanowią większość uchodźców. Szyją lalki oraz torby, żeby utrzymać się i pozostać przy życiu. Ta laleczka ma na imię Aisha, bo 11-letnia Aisha, córka Sedy, uszyła tą lalkę. Z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami wyślemy dwie takie laleczki i torbę każdemu z panów Donaldowi Tuskowi oraz Jean-Claude'owi Junckerowi. Zgodnie z ustawą obowiązującą w Polsce, ustawą o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Polska powinna zapewnić bezpieczeństwo na swoim terytorium wszystkim osobom, które chcą złożyć wniosek o udzielenie azylu i powinna pozwolić tym osobom poczekać na rozpatrzenie takiego wniosku. Prosimy prezydenta Rady Europejskiej Donalda Tuska oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera o to, aby bardzo szybko podjęli praktyczne działania. Podpisało się pod tym listem 9 tysięcy aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji. Mam nadzieję, że wasze podpisy oraz lalki, które zakupiliśmy z waszych wpłat, poruszą Donalda Tuska oraz Jean-Claude'a Junckera.